Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Dzisiejszym gościem jest stylistka marki, pani Anna Dorot. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie panie Łukaszu, witam wszystkich państwa. Bardzo mi miło, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za zaproszenie. Pani Anno, proszę nam powiedzieć, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest za właśnie stylistka marki. Czym się zajmuje stylistka marki? To prawda, bardzo wiele osób, zwłaszcza w Polsce, nie wie, co to oznacza. Jest to nowy zawód, jeżeli chodzi o Polskę, ale za granicą jest bardzo popularny. Stylistka marki to jest taka osoba, która dba o wizerunek marki, przede wszystkim o to, żeby był on spójny i żeby dobrze wyglądał. Czyli dbamy tutaj o tą stronę wizualną marki. Proszę powiedzieć, czy to jakby obejmuje wszystkie marki, typu proszek do prania, czy na przykład jakieś ubrania, czy jakieś artykuły spożywcze, czy stylistka marki zajmuje się tego typu brandingiem markami, czy jakimiś innymi? Przede wszystkim stylistka marki zajmuje się prowadzeniem takich marek osobistych, ale także są to marki inne, mniejsze, które są prowadzone przez mniejsze firmy, mniejsze osoby, bo takie korporacje, one nie potrzebują stylistek marki, dlatego że mają swoje duże agencje reklamowe, które za nich to robią. Pani Anno, do kogo skierowana jest właśnie pani oferta? No rozumiem, że do osób indywidualnych, które by chciały jakby swoją własną markę rozpromować, czyli siebie, tak? Zgadza się. Są to przede wszystkim osoby, które chcą zbudować swoją markę osobistą, ale nie tylko, dlatego że zgłaszają się do mnie również osoby, które tworzą jakiś nowy brand, na przykład chcą sprzedawać meble i stworzyć chcą dlatego jakąś markę nową, chcą ją wprowadzić na rynek i też potrzebują do tego brandingu. I pani oferuje im jakby wymyślenie znaku graficznego, całego marketingu, jakiegoś kanału sprzedaży, jak to wygląda? Na początku pracy zaczynamy od tego, żeby stworzyć podstawy strategiczne, ale zaczynamy także od intencji osoby, od tego, kim ta osoba jest, jaką ma historię, dlatego że mi zależy na tym, żeby tworzyć autentyczne marki, takie marki, dla których ważne jest to, żeby sprzedawać z całą sobą, zwłaszcza jak się buduje marki osobiste, żeby być autentycznym w przekazie. I wówczas zaczynamy od poszukiwania tego dlaczego. Dlaczego osoba to robi? Dzięki temu, dzięki znalezieniu tego swojego dlaczego, zupełnie inaczej później się wszystko układa. Dzięki temu łatwiej jest nam stworzyć cały wizerunek marki, wymyślić emocje, które chcemy wywołać u klienta, oprzeć się na wartościach marki, stworzyć historię marki, która urzeknie klientów i z którą będą oni chcieli się też związać na dłużej. Więc zaczynamy od tego. Później oczywiście bardzo ważny jest klient. Tutaj tworzymy personę klienta idealnego, bo bez niego też nie ma dobrego biznesu, więc też go dokładnie sobie określamy. I dopiero na podstawie tych wszystkich elementów ja zaczynam tworzyć projekty, czyli logotyp, dobór kolorystyki, czcionek, czy też różnego rodzaju symboli. I później pracujemy dalej, tworzymy stronę internetową, tworzymy przekaz do mediów społecznościowych, całą strategię układamy do tego. A proszę powiedzieć, czy jest złoty środek na budowanie właśnie strategii marki? Jeżeli chodzi o złoty środek, to uważam, że przede wszystkim trzeba być autentycznym, trzeba znać swojego klienta idealnego, docelowego, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, czego on potrzebuje, jakie ma problemy, jak możemy mu pomóc, czyli jakie korzyści możemy mu też zaproponować, no bo bez tego to jest tak, jakbyśmy strzelali kulą w płot, więc bez tego trudno jest zbudować dobrą strategię marki. Więc uważam, że to jest bardzo istotne. A kolejny element to jest także taki, żeby być spójnym w swoim przekazie, czyli jeżeli już się decydujemy na pewną historię, marki, to ciągniemy ją przez cały czas. Jeżeli decydujemy się na konkretne elementy, także wizualne, to dzięki temu, że są one stałe, to ludzie zaczynają nas kojarzyć. Na przykład dlatego, że mamy kolor czerwony czy żółty i wiedzą, że to jest właśnie ta marka. Pani Anno, proszę mi powiedzieć, bo na pewno wielu z nas to interesuje, czy właśnie żony znanych sportowców, które sprzedają batoniki albo różnego rodzaju ćwiczenia, również korzystają właśnie z pomocy pani, czy pomocy właśnie stylistów marki?
To znaczy z moich pomocy nie korzystają, natomiast jeżeli chodzi o blogerki, to jak najbardziej tak, bo one również chcą stworzyć taki swój branding. Przede wszystkim tu chodzi o logotyp, o dobranie kolorystyki, ale także o stworzenie spójnej strony internetowej i przekazu w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, dlatego że blogerki i tego typu osoby bardzo dbają o swój wizerunek na Instagramie, więc jest to dla nich również ważne i istotne, żeby być spójnym w całym tym przekazie, a także atrakcyjnym. A czy trudno jest stworzyć i czy jest to długotrwały proces, właśnie tworzenie takiej marki własnej, osobistej? Nie jest to trudne, aczkolwiek na początku, kiedy nie zastanawiamy się nad tym, to klientki mają problem ze znalezieniem odpowiedzi, ale dzięki temu, że też ja jestem coachem, to potrafię poprowadzić w taki sposób, że znajdujemy odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania i później udaje się znaleźć odpowiedzi i udaje się znaleźć tą historię. Natomiast cały proces trwa zazwyczaj około 2 miesięcy, żeby dotrzeć do tego wszystkiego i żeby stworzyć tą podstawową identyfikację wizualną. No, czasami nawet 3 miesiące to trwa. Nie, pytam, wie Pani, bo my, mikro, mali, średni przedsiębiorcy, często nie mający działu marketingu tak rozbudowanego, albo w ogóle nieistniejący jest, nie ma działu marketingu, mamy problem właśnie z naszymi brandami, markami, no bo wiadomo, że człowiek jakby nie jest wykształcony w tym kierunku, ciężko jest zbudować taką markę chwytliwą, którą by klienci zauważali i chętnie po nią sięgali. I właśnie dlatego stąd te moje pytania, prawda? Czy ten proces jest długotrwały, właśnie kosztowny? Jak to wygląda? Cena waha się w zależności od tego, jakie rodzaje usług chcemy, ale one wahają się do kilku tysięcy złotych za cały proces, w zależności też od tego, jaką stronę internetową chcemy, jaką sesję, bo tutaj też w to wchodzi sesja zdjęciowa, czyli nawet taki proces ze wszystkimi tymi elementami może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale już zaczynamy od 2000 złotych, tą podstawową, takie podstawowe stworzenie wizerunku, a w zależności od tego, jakie dodatkowe elementy chcemy jeszcze, no to nawet może czasami wzrosnąć do kilkunastu tysięcy złotych. Również tak to jest. No tak, to wszystko w zależności od tego, jakie kto ma wizję i prawda, do kogo chce też dotrzeć ze swoją marką. A proszę powiedzieć, czy spotkania networkingowe są ważne, aby odnieść sukces? Uważam, że tak, że jest to doskonałe miejsce na to, żeby poznać nowe osoby, żeby pokazać im nie w nachalny sposób to, czym się zajmujemy, w przyjaznej atmosferze, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy są także nastawieni na to, żeby nawiązywać relacje biznesowe. Więc uważam, że jest to świetny sposób na to, żeby rozwijać swój biznes. Pani Anno, proszę teraz powiedzieć na koniec, jak można się z Panią kontaktować, bo właśnie jeżeli będą oglądali to przedsiębiorcy lub osoby, które będą chciały zbudować swoją własną markę, a nie mają może pomysłu, koncepcji i będą chciały się skontaktować, poradzić się specjalisty, proszę powiedzieć, jak można się z Panią skontaktować właśnie w celu jakiejś współpracy. Moja oferta cała znajduje się i opis tego, co robię dokładny, znajduje się na mojej stronie internetowej www.brandsugar.pl i tam można znaleźć wszystkie informacje. Także można je znaleźć na Facebooku oraz na Instagramie, a także na LinkedInie. Natomiast Instagram ze względu na to, że zajmuję się stroną wizualną marek, jest dla mnie takim wiodącym medium społecznościowym, bo tam mogę pokazać, co robię. Dzięki temu medium też moi klienci widzą, co ja robię, jaka jest stylistyka tego, co robię, że widzą, że to wszystko, co robię, jest spójne, więc uważam, że na Instagramie jest najlepsza chyba taka moja reklama, więc można też sprawdzić to, co robię na Instagramie, też pod Brand Sugar, chyba jest Brand Sugar Studio, więc można w tych miejscach mnie znaleźć. A jeszcze wspomniała Pani o Instagramie, ale są jeszcze inne możliwości, są media społecznościowe typu Facebook i tak dalej, i tak dalej. Jak Pani sądzi właśnie, który kierunek obrać? Czy właśnie Instagram, czy Facebook, czy może TikTok, bo teraz jest dość popularny. Która droga byłaby najtrafniejsza?
to zależy od tego, co sprzedajemy i do jakiej grupy docelowej kierujemy swój produkt. Instagram bardzo się ostatnio rozwija, coraz bardziej. Ja znajduję tam mnóstwo klientek, jest to dla mnie doskonałe medium społecznościowe i narzędzie do tego, żeby zdobywać klientów, więc Instagram jak najbardziej polecam. Natomiast wiem, że dla wielu klientów, dla wielu osób jest to bardzo trudne narzędzie, dlatego że tam, oprócz tego, że trzeba przygotować treść, trzeba przygotować spójny wizualnie przekaz, że to musi być ładne, tam nie przejdzie, jeżeli to jest brzydkie, więc to musi być ładne, dopracowane, a nawet jeżeli takie nie jest, to musi być cała spójność, bo od razu się widzi całą siatkę instagramową, więc tak jak na Facebooku, nie zniknie nam to po jakimś czasie i nie będziemy tego widzieć na Instagramie, widzimy to przez cały czas, więc tam trzeba bardzo o to dbać i Instagram się bardzo rozwija pod kątem biznesowym, więc uważam, że jest to miejsce, w którym warto być. Jeśli chodzi o Facebooka, to również jest bardzo dobre miejsce, z tego względu przede wszystkim, że tam, jeżeli budujemy swoją markę osobistą, to możemy też pokazywać to na swojej prywatnej, na swoim prywatnym profilu i dzięki temu docieramy do jeszcze większej grupy osób, bo jak wiemy, na Facebooku profile firmowe, niestety ucinane są tam zasięgi, więc niewiele osób w tej chwili już widzi, co się pokazuje na tych profilach, jeżeli nie wykupimy reklamy. Natomiast te nasze profile prywatne nadal cały czas się wyświetlają w miarę dobrze, więc tam też fajnie jest podzielić się wtedy, udostępnić to, co robimy na tym firmowym wallu, więc warto też z tego jest korzystać. Ponadto Facebook jest to takie miejsce, gdzie większość osób go ma, bo Instagram, no to jeszcze wszyscy go nie mają, natomiast na Facebooku są prawie wszyscy, więc jeżeli ktoś szuka firmy i chce sprawdzić, kto jest kim, no to na początku idzie na Facebooka, więc warto też na Facebooku być. Ponadto Facebook ma bardzo ciekawe narzędzia, zwłaszcza te do transmisji, wideo, zapisuje live'y, można je przekierowywać, czy to na LinkedIn, czy w inne miejsca na YouTube, więc można w ciekawy sposób pokazywać to również w innych mediach społecznościowych, a także dużym, ogromnym narzędziem na Facebooku są również grupy, które dają też duże zasięgi. A jeżeli chodzi o TikToka, to jest to właściwie on już jest od kilku lat, natomiast teraz tak sobie myślę, że zyskuje większą popularność pewnie dlatego, że poprzez kwarantannę ludzie się nudzili i coraz więcej osób zaczęło dodawać tam różnego rodzaju filmy, zwłaszcza gwiazdy, ludzie telewizji, kiedy wcześniej tego nie robili, to teraz bardzo dużo tego robią, zamieszczają. Oni później też te filmy szerują na Instagramie, więc można sobie to podglądać na Instagramie, nie trzeba być na TikToku. Natomiast wiem, że to też jest narzędzie, które się rozwija i medium, w którym podejrzewam, że też w przyszłości będzie się dużo działo, więc teraz warto wykorzystać ten moment i już teraz się tam pokazać i już teraz tam sobie zdobywać publiczność, bo później będzie tak jak na Instagramie i na Facebooku, że będą cięte zasięgi. Szanowni Państwo, jeżeli nie macie pomysłu na swoją markę, nie macie wizji i po prostu umiejętności też, żeby ją rozwijać i budować, to zapraszamy właśnie do współpracy z Panią Anną. Dziękuję Pani Aniu za naszą dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszy wywiad. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania również naszego konta na Facebooku i na YouTubie. No i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Dziękuję raz jeszcze Pani Anno. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.